W dzisiejszym odcinku przed wami Murder Mystery. Wszystko polega na tym, że ja chowam się wśród mieszkańców Sanktuarium, no i jako morderca muszę wyeliminować wszystkich niewinnych ludzi. Ewela jest szeryfem i musi zrobić wszystko, żeby odgadnąć, kto jest mordercą i jak najszybciej go wyeliminować. Komu się uda, oglądajcie do końca, oczywiście zostawiajcie łapy w górę, jeśli lubicie tą serię na naszym kanale, subskrybujcie kanał, no i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie. Widzicie wszystkie te biegnące tutaj osoby, właśnie tych wszystkich osób muszę w dzisiejszym odcinku bronić, a muszę ich bronić przed Rafałem. Dokładnie tak, widzowie, ja jestem ukrytym mordercą i będę musiał wyeliminować wszystkie osoby. No, dokładnie zasada jest taka, że jeśli zostanie 5 osób plus Ewela, to ja wygrywam. Jeśli zostanie więcej osób, a ja zginę, no to przegrywam. Także teraz wszyscy rozchodzą się i zaczynamy. Możecie zobaczyć teraz moje wyposażenie, nie jest ono najlepsze. Najlepsze jest to, że nie ma tutaj budowania, więc no będzie w miarę łatwo, przynajmniej dla mnie teraz, bo nikt nie będzie się zabudowywać. Także musimy się skupić i musimy tutaj nasłuchiwać. Jest tyle osób, że ja mam... O, dodali mi tutaj jakąś broń. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ja muszę się tutaj skupić. Dobra, coś tam słychać, także lecimy tam. Ej, to będzie przeokropne, dlatego że jest taki mały G-mage, że jest ciężko w ogóle wyeliminować kogokolwiek, bo oni mają 150 HP razem, plus jeszcze pewnie niektórzy potki wypili, a więc naprawdę, no będzie to dla mnie teraz mega ciężkie. Tam w ogóle też jest bot, także Rafał, uważaj na niego. Okej. Dobra. Mam pierwszą osobę, Ewela, ale będzie ciężko, naprawdę, bo tu jest ta potka darmowa, no nie? Więc to będzie mega ciężkie, ale no postarajmy się. Mam tutaj kolejną osobę przy mnie. Oni mi tutaj, zamiast mi pomagać, to oni mi tutaj przeszkadzają, bo stoją dookoła mnie i ja nic nie widzę. I znowu ta miejscówka jest taka duża, że ja tutaj po prostu nie mogę. Ja na razie słyszę tylko jakieś tupotanie za moim uchem lewym, bo wszyscy biegną za mną. Ja szukam sobie ofiary pierwszej. W sensie pierwszą już mam, ale pierwszej z tej grupy tutaj. Okej, mamy tutaj ziomeczka. Ej, ile oni mają życia? No to jest niemożliwe po prostu, żebym ja tutaj wszystkich wyeliminował. A oni zamiast iść ode mnie, żebym miała tutaj fajną kampę, to patrzcie jak mnie zdradzają i muszę iść z tego krzaka. Mogłabym sobie tam kampić i czekać na Rafę, ale no nie mogę tak zrobić, bo tutaj... Patrzcie, co się dzieje. Ej, w sumie krzaki są spoko, dobrze mówisz? Rafał, ja cię znajdę. O, ukradli mi potkę. Mamy nejdy, mamy tutaj bronię, także ja zamierzam w dzisiejszym odcinku wygrać to i wyeliminować Rafała, tylko ja się nie mogę skupić. Ja mam kolejną osobę, udało mi się wyeliminować ziomeczka. Ja na szczęście słyszę strzały. W ostatnim odcinku ze Spidermanami było tak, że ja w ogóle nie słyszałam strzał. Ej! Mam 0 fragów, pobiliśmy trolla. Musimy zacząć jeszcze raz. No nie mam żadnej potki, bo wszyscy tu podkradli, ale dobrze, dobrze, bo moi tutaj będą silniejsi. Ktoś to w ogóle kampi koło skrzynki. Mamy aptekę, bo wezmę sobie tutaj szybko podmienę bronię, bo ja mam w dzisiejszym odcinku zamiar, jak już mówiłam, zlikwidować Rafała. Siedź tutaj, kamp się tutaj i wygramy to, okej? Ewelina, nie chcę ci nic mówić, ale to był szok dla mnie w tej chwili, naprawdę. Co się stało? No to po prostu był dla mnie szok. Co to znaczy? No to był po prostu dla mnie szok. Byłam przy tobie? No byłem tam przez chwilę przy tobie. Dobra, mam pierwszego ziomeczka. Pozdrawiamy tutaj Tociejka. Dobrze, że się nie ruszałeś, przynajmniej. Dobra, ja mam taktykę. Jedziemy po tego busa. My tu Rafała zrobimy. Z buta wjeżdżam. Ale się wspinają skubańce. Proszę nie uciekać przede mną. Proszę tutaj do mnie przyjść. Proszę się ładnie podkładać. Jedziemy po Rafę! Dyskoteka u 7. Ej, ale to bieganie szybkie to jest poniszczone totalnie. O nie, za chwilę nasz autobus się zniszczy niestety. Żebyś nie zginęła, Ewela. No właśnie, wywalili mnie w kosmos. Znaczy autobus mnie wywalił. Dobra, nie wyszedł nasz plan, ale spokojnie. Zabrało mi tylko tutaj 50 potki. Na razie nie słyszę strzałów. Dobra, idziemy za strzałami. Wow. I z tego, co Rafał mówił, to u niego jest mega ciężko, bo wszyscy mają właśnie dodatkowe 50 potki. Tak, tak, właśnie to jest to, że wszyscy mają więcej życia, że tak powiem. I no, to się może... No, może być kiepsko. Jaki śmiech. No, bo wiesz, jak się chłop odpalił. Ty jesteś w ogóle gdzieś po drugiej stronie, lecę po ciebie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja w sumie mam coś mocnego teraz. Ja w ogóle nie mam tego szybkiego biegania, bo mam jakieś ustawienia i nie mogę szybko biegać, ale robię tutaj ślizgi i ślizgami tutaj szybko idziemy po Rafę. W ogóle to sanktuarium jest takie wielkie, że ja nie wiem jak ja tu cię mam odnaleźć. O, coś tu było. Eliminuj swoich, eliminuję Ewela. Ja tutaj na spokojnie sobie chodzę i eliminuję po kolei każdego. Sobie tutaj uważam. wywalił kill-offem. Wy macie tutaj grać ze mną, a nie przeciwko mnie. Ej, no come on. Ile oni mają życia? To jest niemożliwe, żeby mieć tyle życia. Rafał, wiesz, że ja nawet nie słyszycie? To jest za duża miejscówka. W ogóle, dobrze, strefę mamy, ale musimy się śpieszyć. W sensie miejscówka faktycznie jest bardzo duża. Bardzo duża. Mnie jeszcze tutaj wszyscy zdradzają, bo biegają za mną. I jeszcze mam akurat kill-off taki, że widać go na 100 kilometrów. Taki rażący. Ej, nie słyszę cię w ogóle, ty kogoś likwidujesz? Ja właśnie, wiesz, no oni strasznie mają dużo życia, nie? I ciężko jest. Trzeba po prostu wykosić miejscówkę. Przepraszam, niechcący. Trzeba wykosić miejscówkę i wtedy Rafał nie będą mieli się gdzie chować. Ja to nawet nie zważam, gdzie jest Ewela, bo bardziej się skupiam na tym, że oni mają bardzo dużo życia. No to za dzikus! Upolował dzika i chcę wskoczyć na drzewo. O, dobra, mam tu chętnego do eliminacji. Dobra, mamy SVG, 65 osób, czyli jeszcze bardzo dużo. Ja potrzebuję w ogóle amunicję. Niech każdy wyrzuci amunicję. Każdy, kto wyrzuci teraz amunicję, będzie przez chwilę, no że tak powiem, bezpieczny. Nie wyrzucajcie amunicji! Oni wyrzucają amunicję, właśnie to jest to. Wyrzucają amunicję, a zaraz ich, no, będziemy tą amunicją kończyć. Także macie 5 sekund, żeby uciec ode mnie, bo niektórzy wiedzą już, który to ja. Ewela, a gdzie ty jesteś? Daj mi taką małą podpowiedź, co? Zaraz mnie znajdziesz, bo zmieniłam się. Zmieniłam moje oblicze. Musicie uważać, bo tutaj odpalił się... Oj, oj, oj. No widzę go, pomogę ci. Aha, czyli ty jesteś już blisko. Ej, mam dopiero 5 osób wyeliminowanych, to jest hit. Ale... wyszukałem go jak chciałem. Ej, dobra, zróbmy na chwilę tak. Pobawmy się w takie małe challenge podczas. Każdy na 5 sekund staje. 3, 2, 1, go. Okej, dzięki. Nie słuchajcie, nie, oni mnie nie słyszą, nie róbcie tak. Ewelina mówi, żeby jeszcze na 5 sekund się tak pobawić, na 5 sekund. Ej, nie. 2, 3, no a proszę się nie ruszać, 4. No ja i tak nikogo tu nie widzę, no to jest hit. Dawać tego typa. O Jezus, uciekajcie. Ja mam mało ammo. Dobra, Ewela się skupiła tam fajnie. Uuu. Jak go tam rzucę i najda, to pewnie moich porobię. Ej, dobrze mi to idzie, szczerze wam powiem. Dobrze mi to wszystko tutaj idzie. Pozdrawiam tutaj wszystkich ludzi, którzy załatwili mi kilka fajnych rzeczy. Ja przypominam, że to trwa dalej. W sensie przechodzimy do kolejnej strefy, ale dopiero na mój znak. Oj, oj, oj. On nie wie, co się święci. On jeszcze tego nie wie. On tego nie wie, ale już się dowiedział. Stedzisz. Ja tu jestem na górce i wszystko obserwuję i tu nic nie widać. Przechodzimy do strefy. Oczywiście tutaj już się nie bawimy, no bo nie ma jak. Runda numer 2. My już kampimy w krzaku. Strefa dochodzi. I w ogóle jak macie jakiś pomysł na... jakąś taktykę, jak to zrobić, żeby szybko odnaleźć Rafała, żeby oni wszyscy tutaj za mną nie chodzili, bo oni mnie nie słyszą. Piszcie w komentarzach, co mam robić, żeby wygrać to, bo zazwyczaj, no ciężko jest, jak widzicie, ciężko jest. Ja w ogóle nie mam tropu, ani razu nie widzę, gdzie jest Rafał, a co dopiero, żeby go odnaleźć i pokonać. W ogóle ile osób musi zostać, żebym wygrała? 5 i ty. 5 i ja, dobra, jak zostanie mniej niż 5 osób, także liczę tak jak w ostatnim odcinku na strefę, ale muszę też amunicję, chociaż 16 mam do shotguna, także może mi wystarczy, ale patrzcie się, teraz jest dużo ciężej też, bo jest dużo większa strefa. Jak nie słyszałam Rafała, tak go nie słyszę. On jest tam gdzieś ho daleko, za górami, za lasami. Siema, byku. No come on, no chciałem wycelować, no to co oni zrobili w tej chwili? Ewela, gdzie jesteś? Daj znać. Nie mogę. Ja w ogóle cię nie słyszę, tak szczerze. Kolejna strefa już idzie, a ludzi jest, no w sumie coraz mniej. Siema, byku. Czekamy na Rafę. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj wyjdzie i go tak tutaj z kryjówki zrobią łubu-dubu. Właśnie, mi się wydawało, że ktoś koło mnie jest, a okazało się, że jednak nie. Ale kucajcie, żeby was nie było widać. Czyli jesteście w trawie, okej. Okay. No to mamy łatwo w tej chwili. Trawa jest zlokalizowana pod wulkanem, więc okej, dobra. Muszę stąd iść w takim razie. Co? Jak ty to wiesz? Skąd ty wiesz, gdzie jest trawa? Improwizacja. Juhu. Dobra, Memik Mem. Pozdrawiamy. Dzięki, Memik, za podłożenie się. Mamy harpun, weźmiemy Rafała na harpun. No, zapraszam, ej, 54 osoby, ale mam pewien plan. Mam asa w rękawie. W tym rękawie, widzowie, mam jeszcze asa. Nejda masz. Siema. Nie, coś ty. Gorzej, Ewela. W ogóle jest tutaj gdzieś zrzut. Idę po ten zrzut. No, come on. Przecież ten ziomek ma 2 HP. No nie wiem, ile teraz ma. Mój zrzut! Dobra, mam, wywalczyłam pompę. I ta pompa będzie za chwilę skierowana w stronę Rafała. A gdzie jesteś, Ewela? Bo ja teraz patrzę sobie na takiego ziomeczka, co robi takie fajne rzeczy. I już go nie ma z nami. Ja jestem... czekam na ciebie. Tak? Ej! Co się stało? Ktoś za moi... Ty byłeś za moimi plecami gdzieś tutaj. Ale musisz mi powiedzieć, gdzie jesteś, bo wtedy ci powiem. Ty chodziłeś za mną teraz. No ale w którym miejscu? Gdzie to jest? Nie powiem ci. Ty nie podstępem tutaj podchodzisz. Bueno. To no robi się coraz ciężej. Jest 48 osób. No, pozdro. To, na co właśnie czekałam, to jest to. Czyli strefa nie taka duża. Oni mnie słyszą. Możesz im dać info od Eweli? Co mogę? Info od Eweli. Tak, info od Eweli jest takie. Niszczymy wszystko, co jest na mapie. Nie, no bez jaj. O, Ewela mówi, żebyście przyszli mi się podłożyć. Nie, powiedz tak. O, dobrze. Niszczymy wszystko, co jest na mapie, szybko. Żeby było widać, gdzie jest Rafa. Ewela mówi, żebyście przyszli wszyscy, bo ona chce przegrać dzisiaj. Może się skapną, jak będę niszczyła. Daj, dawać, niszczyć. Ej, w sumie? To jest fajny pomysł. No nie? Niszcie! Dobrze! Bardzo dobrze! Niszczymy wszystko, co jest na mapie. No, jest ciężko, jest naprawdę... O, jest naprawdę bardzo ciężko. Ale ja widzę, że mam pomocników. Ewela, jak to się nazywa? Zdrajcy! Mamy zdrajców tutaj, niektórych. Dobrze się dzieje. I teraz zrobimy sobie tak, żeby nic nie było na mapie i wtedy ja wchodzę w akcję tutaj na lunecie. Dobra. Ale patrzcie się, że oni mi nie pomagają, że oni się nie domyślą. A czemu tu wszyscy stoją przy tym kamieniu? Czy ty jesteś, Rafał, tutaj? Ja? Nie, nie jestem. Zostało parę rzeczy na mapie. Dobra, idziemy teraz tutaj. Wygrywam w końcu ten odcinek, patrzcie się. Idziemy tutaj teraz na pagórek i obserwujemy, co tam się w ogóle dzieje. Tylko to i tak będzie mega trudne. Co to za skin? Patrzcie się, to jest jakiś zdrajca. Gdzie jest jakiś zdrajca? W innym skinie. No to musisz go wyeliminować, bo to jest jakiś inny ziomek, Ewela. Ty masz broni z tych, no oczywiście, to jest jakiś ufolut. To jesteś ty? No, ja mam przypał. Jeszcze nikt nie ginie, no to jest coś niesamowitego. No tu jest jeszcze tyle ludzi. Dobra, jakieś strzały słyszę. Dobra, czekam do końca. Za strefę mnie ktoś wywalił impulsem. Ej, mnie uratować może tylko jedna rzecz. Dosłownie jedna rzecz. Impulsem wywalisz wszystkich z najmniejszej strefy. W sumie tak. Ty nikogo teraz nie likwidujesz? No nie mam jak, no bo nie ma się nawet za czym schować. Ale ja i tak bym chyba nie zauważyła, bo tu się tyle dzieje. Dobra, patrzcie się, ile uratowałam osób. Ja w dzisiejszym odcinku jestem zwycięzcą. No jest źle. No, myślę, że 5 osób to tutaj raczej nie zostanie, bo już... Chyba, że ja po prostu padnę przed tobą. A właśnie, to jest jeszcze możliwe, no nie? Że ty jeszcze możesz zginąć przede mną. Przez zdrajców. Ty kogoś teraz zlikwidowałeś? No, za twoimi plecami zaraz to było. Ej, ja nic nie słyszałam. O, oparcie się, jaką mi kampę zrobił. Ej, no i napiszcie w komentarzu, czy wy widzicie gdzieś Rafała? Czy wy widzicie gdzieś tą osobę, która tutaj, Nie, ja nie mam podzielnej uwagi. Ty tymi oponami ich wywalasz, co ty gadasz? Dobra, powinno się udać. Rafa, bo ty mnie likwidujesz! Co? A nie mogę? Nie! Ja dalej nie widzę Rafała. Napiszcie w komentarzu, czy wy go widzicie. Nie, do strefy mnie wywalił Rafał. 31 osób. Ej, do strefy! Ej, uda się to chyba, no niesamowite to jest. Nie, ja padnę! Nie, no ja padłam przez ciebie. A to nie ja. To ty! To nie ja, Ewela. Dobra, to się uda. To jesteś ty! Ty ten z rybką? Nie wiem. Ja ciebie teraz obserwuję. Dobra, musimy... Do strefy cię wywalili. Ej, dobra, trzymajcie się. 5 osób. Padaj, Rafał. Ja ich eliminuję do końca, lecimy. Oni już nie mają tego. Swojego... detektywa. Dobra, przegrałam. Ej, ale no jeszcze nie, bo musi być 5 osób. No, dobra, jest 4, dobra. Widzowie, wygrana.